Witam wszystkich. 3 minuty przed 18, ale odpaliłem troszkę wcześniej. Powiedzcie tylko, jak mnie słychać i czy dobrze mnie widać. Słychać i widać siema, no siema. No dobra, chłopaki, to co tam u Was dobrego słychać? Mam nadzieję, że trochę jakość dźwięku będzie lepsza, bo akurat mam taki mikrofon pożyczyłem, pożyczyłem od kolegi. Zobaczymy. No jakoś, jakość dźwięku z niego jest generalnie w porządku. Tak więc powinno być dobrze. Dzisiaj chciałbym skończyć tak gdzieś w pół do ósmej. Pewnie się przeciągnie do ósmej, ale no zobaczymy. Siema chłopaki, siema, siema, siema wszystkim. Z garażu nadajesz. Tak, z garażu. Dzisiaj żona mnie wyrzuciła do garażu. Także dzieciaki harcują w domu. A widzicie, no. Ojciec musi w garażu nagrywać, bo taki harmider. Ania P. Dzień dobry. Mamy jedną koleżankę. Bardzo mi miło. Krzysztof Karpiński. Cześć, cześć, krzychu. Malowanie Łódź. Widzę. Siema, siema Marcin. Remontownia. Stali bywalcy. Chłop ma zawsze pod górkę. Święte słowa. <grym> W garażu i w kuchni najlepsze imprezy. No to prawda. Kiedyś yy, widziałem wywiad z Wojtkiem Cejrowskim, ogólnie też bardzo go lubię i a propos właśnie kuchni yy, on wysnuł taką teorię, że yy, budując bloki z wielkiej płyty yy, zmniejszono kuchnię jakby jedną z najważniejszych izb w ogóle yy, w Polsce, bo kiedyś była taka tradycja, że tak jak na przykład ja miałem rodzinę na wsi, moi rodzice są też ze wsi, yy, to yy, jest taka tradycja, że po prostu gości się przyjmowało zazwyczaj w kuchni. Jakiś tam salon no to był zarezerwowany na takie jakieś tam większe impiezy, imprezy, jakieś rodzinne obiady, święta i tak dalej. No to, ale gości, kuchnia była jakby takim centrum domu kiedyś. tak? On taką teorię wysnuł, ale no nie wiem ile w tym prawdy, aczkolwiek coś w tym może być. Taka ciekawostka, wiedza bezużyteczna na, na, na rozluźnienie. Dawid, budowlaniec, siema, siema. Kładłeś może marmur w Łazience? Jak to impregnować? No, niestety powiem ci, nie kładłem. Możesz udać się do jakiegoś zakładu kamieniarskiego i zapytać się, jak oni sobie radzą z takimi rzeczami. Najlepiej by było w sumie, chyba. Na jakich narzędziach do układania płytek pracujesz? Czym fazujesz płytki, czym docinasz? Czy wodną, czy na sucho itp. Mam Kaufmana do cięcia na sucho, maszynkę taką ręczną i no go też pewnie widzieliście tą jakby do cięcia na wodę. No to w sumie na tych dwóch bazuje. Rubi no nie mam uwag poza tym, że jest no ciężka. Ciężka. Tutaj dużo osób mi polecało Polecało mi Sigma Jolly Edge, takie, taką przystawkę do kątówki, która, że tak powiem, fazuje płytki do kąta. To jest wygodniejsze, wydaje mi się, aczkolwiek no, musiałbym to też na żywo dotknąć, bo powiem szczerze, że tego nigdy nie widziałem na żywo, w sensie. Kiedy urlop, czy dopiero na święta chwila wolnego, remontownia? No wiesz co, miałem przymusowy urlop <grym> przez tą nogę, ale w tym roku akurat no, urlop mi ominął z racji tego, że po prostu no, małego, tak powiem, dzieciaka mamy. Poza tym te sytuacje z tymi wirusami różnymi, dziwnymi, no to jakby nie pomagają w tym, żeby gdziekolwiek się wybierać. Także w tym roku powiem szczerze, że nigdzie nie wyjechaliśmy. Także no, urlop spędzony w domu. Taki przymusowy w moim wypadku. A żona, no to nie pracuje, bo siedzi na wychowawczym, no to e, już jakby też ma urlop cały czas. Witam, Krzysiu, co sądzisz o masie do spojnowania Atlas Stoner? E, nie używałem tego nigdy, ale słyszałem dobre opinie. Tak mi się obiło kiedyś tam o uszy. No, jeżeli jest napisane, że to jest masa do spoinowania, no to też musi ona spełniać jakieś tam parametry, tak, żeby się nadawała do, tego, do tych czynności. Także ktoś na pewno badał, robi jakieś badania na wytrzymałość, tak jest dedykowana do tego, to kwestia po prostu wprawy. Ja używam zazwyczaj już od paru ładnych lat nauczyłem się powiem wam szczerze, semina tego dołączeń. Bo jest bardzo długi czas obróbki na tym seminie. Nie pamiętam jaką się nazywa chyba CE47. Gips po prostu dołączeń semina i powiem Wam szczerze, że naprawdę daje radę. Także polecam. CE87, tak, ktoś mnie poprawił. Gruntowanie ścian, w moim przypadku czerwona cegła. Powiedz, czy dobrze zrobiłem natryskując grunt? Użyłem spraya ogrodowego, który zazwyczaj używałem do opryskiwania chwastów. Dziękuję. Yy, według mnie, Dominik Adamus pyta: yy, Według mnie popełniłeś błąd. Poczekajcie, wyłączę sobie jeden halogen, bo dzisiaj normalnie naświetlenie sobie zrobiłem, <laughs> chyba trochę lepiej. Według mnie, Dominik. To jest błąd, bo cegła zależy jaka, tak? czy to był, była stara cegła, taka zrywałeś tynk, czy po prostu no, jakaś świeża. Moim zdaniem najlepsze gruntowanie to jest pędzlem, dlatego bo wcieramy ten grunt, jakby wymiatamy resztki jakiejś tam suchej zaprawy, kurzu i tak dalej, i a takie natryśnięcie to teoretycznie... Jak była zakurzona cegła, to ten grunt mógł się dobrze nie wchłonąć. Także, według mnie, popełniłeś błąd. Jeżeli mogę, yy, że tak powiem, doradzić. No. Mam prośbę o film: Jak ciąć cokoły? Jak je wykończyć? Nasz garaż już zaczyna wyglądać, tylko cokołów brak. Yy... Niestety w najbliższej przyszłości nie będzie tego filmu, bo akurat no, nie kładę glazury nigdzie. Także ale no, tniesz normalnie, ustawiasz sobie na maszynce wymiar. Musisz mieć pady do szlifowania. Jeżeli, e, jeżeli od góry dajesz listwę, no to nie musisz szlifować. Jeżeli nie dajesz, tylko, tylko chcesz po prostu pomalować sobie farbą, no to musisz troszeczkę przeszlifować ten ran, żeby on był ładny, gładki równy. i równy. I tniesz jak po prostu normalne płytki. Dobre tarcze do cięcia płytek to ja używam y, zazwyczaj Rubiego, ale też z y, Leroyal, z Leroy, Leroy Merlin, y, takie zielone tarcze Alfy. To one też dają radę i są w miarę tanie, w miarę dobre. Big Boy, planuję zakup odkurz odkurzacza z przyłączem 230 V. Poczekaj. Star Mix, tylko Starmix czy Festul też może być raz na kilka lat gładź, a ogólnie sprzątanie warsztatu, podpinanie ukośnicy. No, ja ogólnie polecam te odkurzacze Starmixa, bo one są bardzo dobre. I Festul też jak najbardziej, tak? Tylko, że no Festul jest o wiele droższy. Za półtora tysiąca to już masz fajnego małego Starmixa i on naprawdę daje radę. I ja na nim pracuję już też chyba ze 4 lata, go mam. On wygląda strasznie. Ale, ale no daje radę. Cały czas chodzi nic się z nim nie dzieje. Także Starmixy są naprawdę spoko, jak dla mnie. Remontownia Śląsk, witam cię. Co trzeba zrobić przed szpachlowaniem agregatem tynków gipsowych? No, teoretycznie no, musi zagruntować te tynki, tak. E z nimi nic nie robisz, jeżeli są równe, ewentualnie jakieś boby możesz zedrzeć. Nie próbuj ich szlifować, bo to jest bez sensu według mnie. Musisz je po prostu zagruntować i położyć gładź. Aczkolwiek na przykład w karcie technicznej Flugera nie, tak mi się wydaje, że tam jest tak napisane, że nie zaleca się gruntowania pod tą masę. Także musisz przeczytać też na masie, tak? co, oni, co oni zalecają, jakie grunty, zależy, jaką masz masę i tak dalej. Czy polecasz UniFlo do spoinowania płyt? Tak. Też. Dobry. Wujo ma bardzo dobre pytanie. Lepiej kupić mieszkanie po remoncie na gotowo, czy lepiej remontować stare mieszkanie z wielkiej płyty od A do Z? I to jest właśnie, powiem Wam szczerze, jedno z takich pytań, w do których jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo są plusy i minusy takiego wyboru. Jeżeli kupujesz mieszkanie po remoncie, no to masz z głowy, że tak powiem, fachowców załatwianie tam różnych tam rzeczy, typu tam jakieś materiały, wybieranie płytek, jeżeli tam pracujesz dużo i powiedzmy twoja kobieta też nie macie czasu się tym zajmować i tak dalej. No to na pewno kupno takiego mieszkania na gotowo jest dobrym wyborem. Ale powiem Wam szczerze, że w dobie, w dzisiejszych czasach, fliperów, tudzież innych, tam, że tak powiem, handlarzy nieruchomościami, no niestety u nas to jest tak, że po prostu, nie mówię, nie chcę też generalizować, ale w większości przypadków to jest tak, że ludzie po prostu kupują mieszkanie, odświeżają, bo tego gruntownego. Gruntownym remontem tego nie można nazwać, tak? Zostawiałem stare instalacje niekiedy i tak dalej. Mieszkanie na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, ładnie, schludnie, czysto, ale nie wiesz do końca, jak ono jest zrobione. Chyba, że po prostu masz jakiegoś zaufanego, że tak powiem, znajomego, który się tym trudni i wiesz, że on nie robi lipy. No to wtedy no z ręką na sercu, jeżeli on ci powie, że to jest zrobione dobrze. No to, to bierz. To jest tak samo jak na przykład z kupnem auta. Powiem Wam tak, jeżeli kupujesz używane auto, no to też nie wiadomo na co trafisz, tak? Bo może być auto naprawdę okej, okay, że nie ma tam wad ukrytych i tak dalej, ale no większość, prawda, można powiedzieć, handlarzy, tak? No to raczej wiecie, jak to wygląda tak? z tym kupowaniem aut. Pytanie odnośnie gruntu: Czy rozrobiony grunt z wodą długo postoi? Tydzień czasu. Tydzień czasu później zaczyna kisnąć, bo woda, woda kranowa zawiera tam jakieś śladowe ilości bakterii, różnych innych rzeczy i ona po prostu. Tak samo jest z farbą. Jeżeli nie dolejecie farby, wody do farby i zakryjecie farbę, farbę wrzucicie do komórki za 3-4 lata, otwieracie ją. Jeżeli ona była dobrze zakryta, nie, nie wyschła, możecie nią malować, nawet po kilku latach. A jeżeli dolejecie wody, no to za tydzień czasu otwieracie farbę i ona śmierdzi, no kupą, brzydko mówiąc, tak? Telefon sobie wyciszę, może. Także nie polecam, nie polecam zostawiać takich gruntów. Jak coś to dolewać tylko tyle, ile, ile sobie tam zużyjesz tego gruntu czy farby. Lepiej, lepiej nie dolewać tak do całego, że tak powiem, wiaderka. flipper handlarz nie ma obowiązku pokazywania dokumentacji, no tak. Czy jakbym wziął inspektora budowlanego, to coś pomoże? Myślę, że, że tak, no możesz sobie wziąć kogoś, kto się zna na tym, tak? Jeżeli już planujesz takie zakupy, no bo to wiesz, to też nie jest kupno auta za 20 tysięcy, tak? Że pojedziesz do mechanika, wrzucisz 5 i to auto jedzie, tak? No jak wpakuje się w jakieś mieszkanie, gdzie będą płytki źle poprzyklejane, hydroizolacji nie będzie, nie wiem, elektryka nie będzie wymieniona, tylko jakieś stare przewody, no to wtedy już są trochę większe koszty. Także no najlepiej wziąć sobie kogoś, jeżeli ty się nie znasz, to najlepiej wziąć sobie kogoś, kto się zna, kto może ci doradzić ewentualnie w czymś takim, tak? no bo to jest no taka decyzja, jedna z ważniejszych decyzji życiowych, tak? Kupno, kupno mieszkania czy budowa domu. Czy można kręcić płyty do profili obwodowych UD plus, plus wzdłuż do CD60? Teoretycznie płytowanie wzdłuż profili jest, z tego co mi wiadomo, niezgodne z technologią, bo czy KNAU, czy RIGIPS, czy Siniat, zobaczcie sobie we wszystkich tych filmach, czy katalogach, czy kartach technicznych, to, to powiem Wam, że wszystko jest płytowane w poprzek. Dlaczego? Bo wtedy macie zazbrojone... Jakby przykręcone y, łączenie cięte, nieoryginalne do profila, które teoretycznie jest połączeniem słabszym niż łączenie oryginalne, wy macie podparte je profilem i te łączenia wtedy nie pękają. Jeżeli zapytujecie to wzdłuż, to łączenia oryginalne macie, y, że tak powiem, podparte, a krawędzie cięte macie niepodparte. Tak po prostu mi to tłumaczono na, na szkoleniach Knaufa i po prostu my się tego trzymamy. tak? Ale no. Wiecie, że nie zawsze wszystko się robi zgodnie z technologią i też jakoś to wychodzi, tak? Tyle pytań to dzisiaj do 21.00. No chciałbym, ale nie wiem, czy dam radę. Kawa już jest zimna. Jeszcze letnia. Siemanko i od razu pytanko. Mam do wykonania ściankę działową na poddaszu. Jak mam wykonać profil obwodowy przy kominie, na kominie? Nie za bardzo rozumiem pytania, ale możesz się dowiercić do komina, tylko żeby się na wylot nie poprzewiercać jakimiś krótkimi kołkami, jeżeli to jest komin systemowy typu SIDL. To, to możesz po prostu jakieś tam kołki 6 x 40 użyć i, i się przywiercić spokojnie do tego pustaka keramzytowego tylko żebyś po prostu nie naruszył tej wewnętrznej części komina tam gdzie jest gdzie idą spaliny Frozen witam można się do ciebie odezwać na messenger facebook z radą odnośnie płytek można się odezwać aczkolwiek Frozen wolałbym żebyś pisał na przykład na tej grupie Remont 4 you bo ja nie zawsze mam czas nie mam nie mam czas, nie mam czasu odpisać a tam jeżeli nawet nie ja no to jest kilka osób które się znają też na robocie i zawsze pomogą także jeżeli macie jakieś takie pytania bo odnośnie naprawdę dużo odnośnie messengera to dużo ostatnio mam od was pytań z różnymi rzeczami nie tylko związanymi z budowlanką ale powiem wam szczerze, że już tak za bardzo, no nie to, że, że nie chcę, żebyście pisali, ale, ale wolałbym, żeby ta powstała ta grupa właśnie wsparcia, grupa, grupa wymieniania się doświadczeniami pomagania sobie nawzajem, jak grupa Remont 4U, i tam możecie się tak powiem, zapisać. I piszcie po prostu z problemami, tak? Tam odnośnie, odnośnie tej grupy, jeszcze chwilowo nie czytam pytań. Nie, wybaczcie, odnośnie tej grupy, to powiem wam jeszcze tak, że. Ta grupa dociera się dopiero, tak, bo wiecie, ja też nie mam doświadczenia w prowadzeniu takich grup. Tam jest kilka osób też moderatorami, jest, pomagają mi w tym, tak? Jesteśmy cały czas w kontakcie, próbujemy tam właśnie jakiś, jakiś ten regulamin stworzyć, tak? Cały czas się docieramy. Wiem, że tam było kilka takich kwestii właśnie, Olek się odezwał dzisiaj, tak właśnie też rozmawiałem z jednym moderatorem, że Odezwał się, bo tam teoretycznie w regulaminie jest, że nie można wrzucać jakby krytykować innych że tak powiem za ich pracę i tak dalej, a ktoś tam rzucił zdjęcie z drzwiami, że są krzywo wsadzone, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby po prostu nie wrzucać takich zdjęć, bo jak najbardziej można wrzucić zdjęcie i napisać tam kilka słów, tak? Zobaczcie, co tam się stało tu i tu. Bardziej chodzi o to, żeby nie wrzucać czegoś takiego, na przykład, że jest jakaś robota spierdzielona, i na przykład O, zobaczcie, ta i ta firma nazywa się tak, i tak. Oni, oni to spierdzielili, nie polecam ich i tak dalej. Czegoś takiego bym nie chciał, takiego oczerniania, dlatego, bo ja uważam, że zawsze trzeba posłuchać drugiej strony, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, tak? Bo być może to nie było do końca tak, jeżeli tam jakiś inwestor się uzewnętrznia na, na takich forach, że właśnie ta firma coś, że tak powiem, spierdzieliła, a może to po prostu inwestor też miał bardzo duży wkład w tą spierdzieloną robotę. Także. Także ten, że wolałbym po prostu, żeby takich postów nie wrzucać, ale jak ktoś tam wrzuci jakieś tam jedno czy dwa zdjęcia, zobaczcie na jaką robotę trafiłem i tak dalej, no to można tak. Bardziej właśnie chciałbym taką grupę, żeby, żeby właśnie pomagać sobie, jeżeli ktoś ma jakiś problem, właśnie tak na przykład pyta się o jakieś płytki, coś macie jakiś tam problem, no to piście na tej grupie. Jeżeli nie ja, to. To ktoś pomoże. Jest jakaś grupa dla Patronite, jest osobna grupa tajna, tylko dla patronów, tak? Nie wszyscy tam się w ogóle zgłosili do tej grupy. Być może część patronów też nie ma Facebooka, ale jest ta grupa i tam po prostu będę wrzucał też być może jakieś materiały dla patronów. Zobaczymy. No też by, chciałem tak zrobić, żeby po prostu ta grupa dla patronów też jakby no żebyśmy byli wszyscy razem w kontakcie, bo być może będzie coś takiego, no też muszę napisać, czy wszyscy tam kubeczki dostali, ci co, ci co są od drugiego progu, niedługo też będę zabierał się za wybór kalendarzy, tak, być może też zrobię jakiś konkurs, może na tej grupie do wygrania będą jakieś kalendarze z logą moim i z jakąś tam dedykacją, bo już końcówka roku to już w hurtowniach że tak powiem takich z artykułami biurowymi już kalendarze powinny się pojawiać na przyszły rok. Tam też od trzeciego proku akurat jest jeszcze dodatkowo kalendarz, także no, też jest ta grupa dla patronów. Dawid Budowlaniec dokładnie na innych grupach, tak jadą po firmach, nie idzie czasami na to patrzeć. Dlatego powiem Wam szczerze, że ja w tym filmie powiedziałem, że chciałem, żeby chciałbym, żeby ta grupa była inna niż wszystkie. Ja wiem, że nie będziemy w stanie na pewno, że tak powiem, wyplenić całych wszystkich czarnych owiec z tej grupy, które nie chcą pomagać, chcą, tylko hejtować i tak dalej. Ale ja uważam, że jeżeli będziemy wszyscy mili dla siebie nawzajem i wszyscy będziemy, że tak powiem, pomocni, będziemy się stosować do tej reguły, że jeżeli nie masz zdania, to nie komentuj, bądźmy po prostu normalni. Mi się wydaje, że to jest wszystko, wszystko do zrobienia, tak? Dawid też tam wrzucił jest zakaz autopromocji czy coś takiego. Pracujemy nad tym, no bo to też ta grupa jakby dobrze by było jakby był właśnie jakiś taki wspólny post gdzie właśnie fachowcy się przedstawiają i na zasadzie siema robię tutaj na przykład tak jak Dawid w trójmieście, tak, o ile dobrze pamiętam, mam taką i taką filmę, czy mam na przykład też kanał na YouTube. No to taki post też, też pewnie powstanie niedługo. Pracujemy nad tym. Ale też musicie zrozumieć to, że jeżeli każdy by zaczął wrzucać właśnie na główną takie, takie tematy, typu: właśnie ja, ja robię tu, a ja robię tu, a to, jest, to są moje prace, a to moja strona, no to, że tak powiem, no zapełnimy tego wola grupowego i tam po prostu będzie tak, że nie będzie można się odnaleźć, tylko wszystko będzie takie jakby zaspamowane. No to tak lepiej tego nie robić. Liczę bardzo na filmiki z pracy agregatem. Może niedługo będzie. Pracuję nad tym. Co polecasz na balkony? To jest kolejne dobre pytanie, bo jeżeli chodzi o płytki, no to musisz zrobić to w jakiejś sensownej technologii. tak Jeżeli na przykład zdecydujesz się na przykładowo, ci powiem, technologia Atlasa, to jest cały system do balkonów. tak Musisz kupić ich listwy, te wszystkie hydroizolacje wykonać. Tak? Do tego klej najlepiej, S2 Hydro, tak, żeby on jest jednocześnie i, i klejem, i hydroizolacją. Także kładziesz go w jednej warstwie i też oczywiście musisz jakąś grubość tego kleju, że tak powiem, zastosować. I to są bardzo kosztowne, kosztowne, to są systemy. Jeżeli masz balkon taki gdzieś tam w bloku, no to polecam ci tak jak ostatnio mojemu koledze poleciłem, z którym się ostatnio widziałem z Technikum. <laughs> Pozdrawiam cię, Kamil, jeżeli oglądasz. Fajne są te tematy takie ala takie właśnie drewno takie drewnopodobne systemy, typu właśnie jakaś taka, jakiś taki kompozyt w kształcie w kształcie jakby klepek takich albo na przykład drewno takie na tarasy. To jest znacznie tańsze. W większości przypadków to możesz sobie zrobić samemu. Mój szwagier to tak robił u siebie na balkonie i dał radę. Nie powiem, że on jest do końca lewy, bo nie jest, ale no, nie pracuje na, na co dzień w budowlance, ale no, yy, ale dał sobie radę z tym. Pożyczyłem mu wyżynarkę, podocinał sobie ładnie elegancko. Także naprawdę jestem z niego dumny i to go wcale mega drogo nie wyszło. Kupił to gdzieś tam, nie wiem nawet czy on tego WK nie kupił w ogóle. Siema, to jest super grupa, Wojciech Żukowski. No to fajnie, że się podoba. No na razie mówię, na razie jeszcze raczkujemy w tym temacie. Chciałem właśnie, żeby to była taka grupa. Dla, dla was wszystkich, tak, no bo wiem nawet widzę tutaj po live, że jest grupa osób, która jest na bieżąco można powiedzieć ze mną i, i wszyscy sobie razem gdzieś tam rozmawiamy, dyskutujemy w komentarzach i tak dalej, no to fajnie, fajnie po prostu utworzyć taką grupę i żebyśmy sobie tam na tej grupie rozmawiali i tak dalej, i tak dalej. jakieś inne rozwiązanie połączenie, yy, połączenia się profila obwodowego z kominem. Nie chciałem wiercić się w komin. Ale mówię Ci, że to, to nie jest błąd, jak się wiercisz w komin. Chyba, że to jest jakiś komin, nie wiem, yy, jakiś taki nietypowy, tak? Ale normalnie do komina to się spokojnie możesz wiercić. Nie patrz na to, że, że to jest keramzy, tak? Jak masz, mówię, jak masz taki komin typu Siedl, ten, właśnie taki z wkładką ceramiczną, ten standardowy, jeżeli to jest spalinowy, to na pewno masz taki, no to możesz się przywiercić. Ewentualnie, jeżeli już tak bardzo nie chcesz się wiercić, no to możesz przykleić na jakiś dobry klej, na przykład na mamuta czy coś, ale to też nie wiadomo, czy, że tak powiem, czy to ci po jakimś czasie nie puści. Co poradzić na sytuację, gdzie gładź odchodzi z farbą, ewentualnie z taśmą do oklejania? Jak pomalować jakiś grunt, czy, ma, czy, na ra, czy nie ma na to rady, tylko zedrzeć? Obawiam się niestety, że yy, musi zedrzeć. Grunty raczej ci tutaj nie pomogą w tej sytuacji. Prawdopodobnie pod gładzią podłoże było zapylone, nie było zagruntowane i dlatego teraz gładź ci odchodzi. Możesz odpowiedzieć, opowiedzieć coś o izolacji akustycznej w suchej zabudowie. Specjalna wełna coś daje na przykład Isover Aku -płyta. Tak, są właśnie dedykowane wełny. One mają jakieś tam parametry podwyższone, jeżeli chodzi o akustyczność. Ja używam akurat z Knaufa, tej takiej w płytach wełny. I ona też jest spoko, ale Isover jest naprawdę spoko, bo też na, pracowałem na Isoverze. U mnie w hurtowni, gdzie się zaopatruję, po prostu no handluję Knaufem i, i ja akurat biorę sobie Knaufa zawsze, tak? Ale no lepiej brać zawsze dedykowaną wełnę do suchej zabudowy. Nie patrzcie na to, że gdzieś tam sobie kupicie tańszą, to nie są aż takie mega koszty, a powinniście być zadowoleni. Jaka farba najlepsza do malowania natryskiem, chodzi o jakość farby? No wiesz co, jeżeli chodzi o farbę, to jest temat na dłuższą rozmowę. Generalnie hmm, ja, ja ostatnio mówię Wam, przerzuciłem się na tego flugera, jestem zadowolony z tej farby, ale też często malowaliśmy, malowaliśmy beckersem, tikurillą. Praktycznie każda farba się nadaje pod agregat. Niektóre farby są na tyle gęste, że musisz po prostu je rozcieńczyć wodą. Wiem, że na przykład beckers ten w gotowych, że tak powiem, opakowaniach już pokolorowany, tak? czyli już barwiony w opakowaniu. To jest farba bardzo gęsta i do niej musisz dolać na pewno z no, 10% wody na pewno, tak, żeby fajnie cię przez agregat przeszła. I, i tyle. Tak to mówię. No nie, nie ma czegoś takiego jak farba tylko pod agregat albo nie pod agregat. tak. Jaki materiał polec polecasz do budowy zabudowy w łazience? Płyty karton-gips czy może płyty Ultrament? Polecam ci płyty Ultrament karton gips, są tutaj dyskusje na ten temat, teoretycznie nie nadaje się do łazienek, tak? ale ja po prostu, no wiecie sami, już to wspominałem chyba w poprzednim live, że mam takie przyzwyczajenie i robię karton gipsy, ale w przyszłości też zamierzam się pozbyć tego nawyku, no bo faktycznie gips w łazience to nie jest do końca dobry pomysł, ani tynk gipsowy, ani płyty kartonowo-gipsowe, tak? Owszem, jeżeli, jeżeli to wszystko zafoliujesz, folią wpłynie, odetniesz tą wilgoć i tak dalej, no to masz y, jakby marną szansę, żeby co, cokolwiek się kiedyś wydarzyło, tak? Ale jeżeli, nie daj Boże, ta hydroizolacja ci puści, albo ona będzie uszkodzona w jednym miejscu, no to y, po prostu no, z, kartoną, z kartą gipsów, jeżeli będzie y, czystynki gipsowego, jeżeli będzie. Y, Oddziaływać na niego woda przez dłuższy czas, no to zrobi ci się, że tak powiem, dolina nidy z tego. Porad, czym zrobić połączenie wanny z kaflami? Wanna akrylowa, silikony odchodzą. Klej trzyma, ale żółknie. Może jakiś inny konkretny silikon. Tak, polecę ci uszczelniacz Sika. Jest taka firma Sika, bardzo dobra, ona ma właśnie różnego rodzaju uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze właśnie żywiczne, jakieś tam żywice różnego rodzaju I, i tam jest taki uszczelniacz Sika Flex i on jest w kilku kolorach i też na pewno jest w kolorze białym, jest na pewno brąz, jest na pewno antracyt, nie jest to paleta 30 kolorów, ale masz czarny, masz to 6 czy 7 takich podstawowych kolorów, na pewno masz, także polecam Ci ten uszczelniacz Sika. Zapisz sobie, bardzo dobra marka, tylko że no też troszeczkę kosztuje. He, hej, nie chciałbym. To jest bardzo dobre pytanie. Hej, nie chciałbym, żeby zabrzmiało to cebulowo, ale Krzychów w przyszłości może się, by się udało załatwić jakieś zniżki w hurtowniach, ogarnąć na hasło remont for you. Słuchajcie, nad tym też pracuję. Wiecie dobrze o tym, że przez rok mojego kanału ja nie reklamowałem żadnych firm, nie brałem żadnych współprac dziwnych, prawda? Bo ludzie po prostu z różnych firm proponowali naprawdę dziwne rzeczy. Typu, mogę Wam powiedzieć, damy Ci poziomicę za darmo, a weź ją za reklamę i zrób recenzję. Poziomica zwykła, taka, no metrówka, tak? No to jak, jak ja mam zrobić recenzję poziomicy? No sorry, ale nie. I odmawiałem takie współprace. Ale pojawiły się, zaczęły się pojawiać już jakieś takie w miarę poważne propozycje, typu na przykład. No, wiecie dobrze, że no na razie jedyny to jest ten Bosch. Dostałem ostatnio, widzieliście być może zdjęcie na, na fejsie urządzenie Delco, czy Dalko, Dalko Chyba, tak, tego Zundera. Dostałem w prezencie od sklepu internetowego gipsowo.pl. No to ja dostałem po prostu i mamy taką dżentelmeńską umowę, że po prostu no ja mam pokazać to urządzenie w swoich firmach, tak? I to jest, że tak powiem, ja dostałem, dostałem takie urządzenie, ale nie mam takiego nacisku, że ja muszę powiedzieć na przykład, że to urządzenie jest super ekstra, że nie wiem, okłamywać was i tak dalej. Poza tym ja właśnie chcę zrobić to, że tak powiem, jawnie, nie chcę czegoś takiego, że właśnie taka reklama, bo są dwa, dwa rodzaje reklamy w mediach takich właśnie jak YouTube czy Facebook, jest reklama aktywna i reklama pasywna. Reklama aktywna no to jest na przykład jeżeli oglądacie kanał Miłośnicy Czterech Kółek, dzisiaj w ogóle ktoś tam betę wygrał, ale nie widziałem jeszcze tego filmu, albo na przykład Zahara i oni bardzo promują taką porównywarkę oc.mubi.pl, i to jest reklama aktywna. I oni po prostu jawnie o tym mówią, że chciałbym, żebyście się zapoznali z tą, że tak powiem, stroną i tak dalej. I macie zniżkę, jeżeli, jeżeli na przykład wejdziecie z jego konta, tak? czyli tam mubi.pl łamane przez Zachar. I podejrzewam, że Zachar dostaje z tego jakąś dolę i, i, i wy macie 150 zł cashbacku. Tak? Tak, tak mi się to wydaje, chociaż nie wiem na 100%, ale reklama, reklama pasywna to jest coś takiego, że pracuję w firmie, tak? I na przykład cały czas widzicie jeden sprzęt, żeby, że tak powiem, no, macie albo na przykład macie kosz... napisy, tak jak ja na przykład. Ja dużo osób tam mi mówiło, że pracuję. W koszulkach flugera na początku mojego kanału, bo ja nie miałem swoich koszulek, a te koszulki z flugera dostawaliśmy po prostu za darmo. Także, no, dla mnie to też trochę odciążenie, bo ja nie musiałem chłopakom i sobie kupować. No zresztą, teraz też siedzę w bluzie flugera, czarna, fajna bluza maskota, i dostałem też ją za darmo, tak. I możecie powiedzieć, że to jest reklama pasywna, bo ja mam na sobie bluzę flugera, tak. Albo pracuję jakąś tam wkrętarką, czy to Boszem, czy Makitą, czy tym Giwoltem, czy pistoletem, to jest reklama pasywna, tak? bo widzicie ten sprzęt i, i ten. No i ja właśnie nie chciałbym takiej reklamy pasywnej, że gdzieś wciskam właśnie taki, taki sprzęt i tyle. No, wolę po prostu Wam o tym powiedzieć, no bo wiecie, że jestem raczej taką uczciwą, uczciwą osobą, tak. Jeżeli ktoś się do mnie zgłasza z jakąś, że tak powiem. Yy, zgłasza z jakąś yy, propozycją współpracy i daje na przykład takie urządzenie yy, typu ten właśnie Delco i to jest paczka za, za tysiąc złotych prawie, czy tam nawet ponad, no to dlaczego ja miałbym jej nie przyjąć, ale też od razu zaznaczyłem, że ja chciałbym po prostu oficjalnie powiedzieć, skąd to mam, kto mi to sprezentował, i wtedy na przykład mogę zareklamować tą firmę, która mi to dała, tak? W prezencie, można powiedzieć. A poza tym jeszcze, a propos właśnie, bo się rozgadałem przez moje gadulstwo, pracuję nad tymi zniżkami. Rozmawiałem już z kilkoma firmami właśnie odnośnie, żeby coś tam zrobić na hasło Remont Forio jakąś zniżkę czy coś takiego, ale no to mówię, to jest, ja dopiero raczkuję w tym temacie i to jest wszystko naprawdę w fazie testów. Ale jeżeli będzie tylko taka okazja, to yy, to tak zrobię. A propos właśnie tego Delko, no to też wynegocjowałem jeszcze drugie urządzenie tego podstawowego zundera i tak jak na moim patronajcie możecie tam sobie przeczytać ci, którzy byli, to, to wiedzą, że od drugiego progu raz w miesiącu będę losował yy, jakiś sprzęt, tak yy, do, dla po prostu moich patronów, tak jak robi to na przykład Trollski. Trolski na przykład ja jestem patronem Trolskiego i on raz w miesiącu losuje nóż dla jednego z patronów. I to wydaje się fajne, jest taka troszkę jakby nutka adrenaliny, że być może coś się wygra i tak dalej. No i ja też zawsze po prostu o to się pytam, że jeżeli jest taka i taka współpraca, no to chciałbym po prostu, żeby coś skapło jeszcze dla moich patronów. Tak? I tyle. I akurat ten sklep Gipsowo.pl się zaoferowali, że nie ma problemu, że też jeżeli ktoś tam wygra, to doślemy. I prawdopodobnie to w tym miesiącu będzie pierwsze urządzenie do wygrania. Także tak to rozwiązuję. Krzychu, jakie ma zużycie farby na zielonych dyszach? Wiesz co, kiedyś próbowałem to przeliczać i mniej więcej to wychodzi 4 metry z litra na gotowo malowania: 3,5-4. 3,5 do 4. Tylko, że ja zazwyczaj farbę do malowania troszeczkę rozcieńczam. Nie wszystkie, bo na przykład 2SK z fulgera do sufitów jest już na tyle rzadka, że jest super do, do malowania. Ale na przykład Ticurilla antyrefleks, która jest też dobra, albo być może nawet i lepsza według mnie niż WSK, no to ona jest już gęsta i ja muszę dolać do niej jakieś 10% wody na pewno, tak? Czy można przyklejać płyty GK na tynk cementowo-wapienny? Czy powinno się go zbić z cegły? Zależy jaki to jest tynk. Jeżeli to jest nowy tynk i się trzyma, jest, nie jest głuchy i tak dalej, no to nie masz potrzeby go skuwania. A jeżeli podłoże jest niestabilne, jest odspojone, kruszy się, no to radziłbym po prostu skuć ten tynk, ale rozważyłbym na Twoim miejscu kolego, zaraz wrócę i powiem kto to w ogóle zadał pytanie. Bartosz Knapczyk, Bartek. Jeżeli, jeżeli już masz taki temat, że jakieś tynki są niestabilne, gdzieś jest to stare budownictwo i tak dalej, to rozważyłbym na Twoim miejscu Atlas M-System, bo to jest bardzo dobry system. Tak jak widzieliście u mnie na filmiku, parę, parę typów Wam dałem, jak, jak przyspieszyć pracę. Chociażby z tym na przykład dokręcaniem imbusem na wkrętarce, i poszedłbym w M-System na Twoim miejscu. Płytka 60 na 60 to już duży format. Czy jest też zwykły klej do glazury? Teoretycznie w Atlasie ostatnio usłyszałem, że 60 na 60 i wszystko powyżej to już jest duży format. Zresztą na Atlasie Geoflexie zwykłym masz napisane, że jest do klejenia płytek do formatu 50 na 50 czy 60 na 60 a powyżej już musisz mieć na przykład Geoflex Ultra, tak? bo on jest do wielkich formatów też. Szymon Staza, wsparłem Cię pięcioma tymi na, na Patronite. Jak dostanę lepszą umowę od listopada, to zostanę u Ciebie fachowcem. Spoko, dziękuję Ci, kojarzę, tak, faktycznie kojarzę, że, że jesteś. Listę patronów mam spisaną w Excelu, także losowanie też, żeby inaczej może zrobimy w sumie. Teraz sobie tak pomyślałem, żeby nie było tutaj posądzania mnie o jakieś tam machlojki w losowaniu. To na którymś live zrobię, zrobię losowanie, po prostu, tak? Żeby było uczciwie, żebyście wszyscy widzieli i nie zarzucali mi, że ja tam po prostu rozlosowuję komuś tak te, te, te narzędzia, tak? Kilka firm się naprawdę odezwało do mnie i to powiem Wam szczerze, że takich naprawdę normalnych. Także być może coś z tego będzie. no. Poza tym, tak jak mówię, mówię w tam w filmach, że też <laughs> kanał jest nie tylko dla mnie, ale tylko dla was, ale to tak naprawdę to wy stworzyliście ten kanał subskrybując go i oglądając filmiki, udostępniając, dając łapki w górę. Także to wszystko jest po prostu dzięki Wam, że ja mam tyle subskrypcji, chcecie mnie oglądać i, i, i zaczęły się pojawiać jakieś już ciekawe propozycje. To jest wszystko dzięki Wam. Także no to serdeczne dzięki Chłopaki. I dziewczyny, bo wiem, że dziewczyny też mało bo mało, ale też niektóre oglądają. Także no to po prostu społeczność tutaj to jest tak samo jak z firmami. To, to nie szefowie tworzą firmy, tylko pracownicy. Tak? Każdy, każdy, każdy porządny przedsiębiorca ci to powie, że, że firma równa się pracownicy, a nie tylko szef. Mam takie pytanie: Czy w związku z, tym, że z wirusem odczułeś jakieś znaczne zmiany, jeżeli chodzi o dostępność materiałów budowlanych? Tak. W hurtowni, w której zaopatruję się w hydraulikę, bo zmieniłem też ostatnio hurtownię, brakło rury do, do podłogówki. A rura jest firmy Prandelli, czyli jak sama nazwa wskazuje, to jest włoski towar i jest produkowana we Włoszech, a Włochy oberwały na samym początku dosyć grubo, jeżeli pamiętacie, tak? I były wstrzymane naprawdę dostawy. No i tam już yy, tam już po prostu, no faktycznie było ciężko, tak? Już było dawkowanie, że no temu damy trochę, temu damy trochę. Z centralnego magazynu było ściągane, zaczęło tego brakować, ale jakoś, jakoś, jakoś to się po prostu uspokoiło i poszło dalej. Był taki okres faktycznie, że niektórych materiałów brakowało. Na przykład, nie wiem, czy kojarzycie puszki te elektryczne, nie pamiętam nazwy. Te pomarańczowe, zwykłe takie, które możesz włożyć jedną w drugą i tworzyć wielokrotną puszkę, i one mają takie, takie dekielki z włoskami pomarańczowe. I wyobraźcie sobie, że w tej hurtowni, w której się zaopatruję, brakło właśnie tych dekielków, bo chodzi o to, że tak dekielki są produkowane w Polsce, ale tam był jakiś surowiec ściągany z Chin, a że Chiny stanęły. No to jest wszystko. Gospodarka w tych czasach to jest tak zwany układ naczyń połączonych. Jeżeli pada jedno. To naczynie, no to pada reszta. Bo dzisiaj to jest tak, że projekt jakiegoś tam towaru jest robiony na przykład załóżmy w Niemczech, produkcja jest na przykład robiona w Polsce, podzespoły produkowane są na przykład w Chinach, albo w Turcji, albo gdzieś tam w Ameryce, albo gdzieś tam jeszcze i tak dalej. I wystarczy, że jak jedno, jedno z tych naczyń połączonych zawiedzie, no to wszyscy padają, tak? Dystrybucja jest tam, powiedzmy, gdzieś znowu w Niemczech, to wszystko wraca. To wszystko jest później tam przekierowywane. I to jest. Yy, to jest tak, że jak jedno, jedno padnie, to reszta pada, nie. Także nie wiem, co będzie dalej, ale zobaczymy. No jakoś, jakoś na razie to jest ok. Jak polecasz szukać zleceń na samym początku przygody z wykończeniami? Jak wyznaczasz terminy wykończenia robót? Jak szukać zleceń, no to ja wam polecam po prostu porejstrować się w grupach na Facebooku. Bo teraz, jeżeli ktoś nie zna fachowca, ogólnie to, jak już się rozkręcicie, rozkręcicie będziecie mieli roboty z polecenia, tak? Ale jak ktoś nie zna fachowca, no to pierwsze, co wy robicie, tak? Jako wy, na przykład zastanówcie się, wchodzicie w internet, musicie po prostu założyć jakąś swoją stronkę internetową, nie musi to być fizyczna, gdzieś tam nawet w Google'ach, ale yy, na Facebooku, na przykład, zróbcie sobie jakieś portfolio swojej firmy, tak? Wrzucajcie tam zdjęcia z robót i tak dalej. I porejstrujcie się w grupach na Facebooku, yy, właśnie typu, na przykład, my mamy takie grupy. Jak na przykład informator Pabielnice, czy praca pabienice? I tam na przykład od jakiegoś czasu y, ktoś tam wrzuci, ej, słuchajcie, polecie mi jakiegoś dobrego, sprawdzonego fachowca do płytek, tak? No i wrzucacie tam swoje y, po prostu portfolio, tak? Y, zapraszam do kontaktu, i tak dalej. Oczywiście no, konkurencja jest spora, bo wy y, po prostu nie jesteście jedyni, bo tam dużo osób wrzuca, takich początkujących powiedzmy, y, ale też zawsze możecie powiedzieć swoim znajomym, Ty, słuchaj, jakbyś coś takiego widział, to wrzuć tam moją stronkę i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, no to też jeżeli macie jakiś samochód firmowy, oklejcie samochód. Chociaż z tego jest mało, powiem Wam szczerze roboty. Ja ogólnie nie nieoklejonym, ale na początku miałem oklejony i faktycznie kilka telefonów było. Ktoś tam zobaczył, że tu robiliśmy, zadzwonił i tak dalej. To jest dobra reklama darmowa, która, którą możecie sobie śmiało zrobić, tak. I nie pamiętam jeszcze, jakie, jakie było pytanie. Terminy prac? Prze, przeleciało mi, bo były dwa pytania w jednym. A, dobra. Jak możesz, kolego, to powtórz jeszcze to, to drugie pytanie, może. Czy mogę zamontować odpływ liniowy w mieszkaniu w bloku? Jeżeli tak, to na jaką głębokość mogę się wkuć, żeby nie wpaść do sąsiadki? Wiesz, co w blokach, jeżeli to jest blok z wielkiej płyty, to polecam ci po prostu wylanie betonowego podestu na ten, że tak powiem, na ten odpływ. Bo tak jest po prostu najbezpieczniej. My też mieliśmy nieraz takie akcje. Też żeśmy się wkuwali, że tak powiem, trochę w strop. Może nie powinienem tego oficjalnie mówić, ale to były mieszkania gdzieś tam na parterze i nawet jeżeli tam przykuliśmy się niżej, to była komórka i jakoś, jakoś po prostu daliśmy radę. Tak? Także nawet nie wiem, czy widzieliście ten kanał, co dziś robimy. Oni też tam remontowali chyba rodzicom mieszkanie, mamie chyba łazienkę i tam też oni mieszkali akurat na parterze i to było bardzo pomocne, bo wymienili sobie pion kanalizacyjny z żeliwnego na, na plastikowy, tam odpływ mogli sobie normalnie zamontować, tak więc jeżeli to jest mieszkanie na parterze, to macie dodatkowy atut, jeżeli to jest na piętrze, nie próbujcie, bo zrobicie skuchę i będzie, że tak powiem, kaplica. Kupiłem ostatnio książkę, o której wspomniałeś, Czarny Łaboń. Ciekawa książka, choć jestem dopiero w jednej trzeciej, zmienia nieco nastawienie do kryzysów w naszym życiu. Tych małych i tych dużych. No, też słyszałem, że to jest kozacka książka. Nawet Sławek Mensen tam wspominał też. Chyba jest taki program Ekspert Bentleyu. On tam był. Ostatnio był nawet drugi raz, ale jeszcze nie widziałem tego odcinka. To w pierwszym odcinku właśnie wspominał rzecz, która, którą kupiłeś za 100 złotych, która zmieniła Twoje życie. I on właśnie wspomniał tą książkę. I właśnie też mój kolega sobie tą książkę kupił, czyta. Dawno się z nim nie widziałem, ale, ale opowiadał, że właśnie zaczyna czytać i jest kozacka. No. Jak wyznaczasz terminy wykonania robót? O właśnie, to jest drugie pytanie. Ja zazwyczaj nie mam takiego sztywnego terminu, że na przykład wchodzę 1 września, tak? Jak Niemcy w Polskę weszli, nie mam takiego sztywnego terminu. Ja na przykład mówię klientom, że będzie to wrzesień, prawdopodobnie będzie to druga połowa, ale proszę wziąć poprawkę tydzień w tą czy dwa tygodnie w tom w tą, bo słuchajcie, nie da się jednoznacznie obliczyć, kiedy wy skończycie robotę, bo wiecie, że ja kiedyś zapisywałem w kalendarzu roboty na rekord, to by mój chyba na dwa lata do przodu, albo na półtora roku. I powiem wam szczerze, że taki człowiek jest yy bezpieczny, że, że właśnie ucieszony, że ta robota jest i tak dalej, ale z drugiej strony to jest niebezpieczne, bo zawsze coś ci dochodzi i my mieliśmy taką robotę też u mojego znajomego, yy, robiliśmy cały dom, wykańczaliśmy i tam była właśnie projektantka gwiazdo, o której wspominałem ostatnio i z prostych łazienek po prostu tak to wszystko pokomplikowała, jakieś w ogóle kąty nieproste, powymyślała jakieś dziwne zabudowy w płytkach, no, no i to właśnie do, do, dołożyła nam tyle roboty, a nikt o tym po prostu, no wcześniej ja wyceniałem to mieszkanie i miała być prosta łazienka, wchodzimy, robimy i wychodzimy, tak? A, a po prostu dochodzą jakieś rzeczy i tego nie jesteś w stanie przewidzieć, ile ci na to zajdzie czasu. Albo na przykład miało być drewno na podłodze, na całym parterze. parter miał około tam, nie wiem, z 80-100 metrów na pewno. No, ze 100 to może nie, jest 80 miał, bo to piętrowy dom. A nagle przyjeżdża dostawa płytek i przyjeżdżają ci płytki 30 na 180 panelowe. No i no co, no układamy, tak? Ale już inwestor też nie przewiduje tego, że jakby wy macie jakąś inną robotę i czy wy macie terminy, a z, was, a z drugiej strony, no też jakby, no nie zostawicie inwestora z czymś takim, no bo, no bo jakby to wyglądało, tak, no nie położę ci, bo ja mam inne terminy, no też tak, to jest, to jest właśnie taka patowa sytuacja, no i później te roboty dalej gdzieś musisz przesuwać, mieliśmy wejść do faceta robić we wrześniu, weszliśmy w listopadzie w ogóle, tam jeszcze mi koledzy pomagali robić poddasze, bo, bo, bo już ja się po prostu nie wyrobiłem, dobrze, że oni chociaż weszli wcześniej, bo już by w ogóle była dupa no i tak, to jest takie trochę, właśnie widzicie, niby wyceniacie, yy, wyceniacie gdzie mieszkasz, gdzie mieszkasz, gdzie mieszkasz, Pawienice, niby wyceniacie yy, jakąś tam robotę, yy, jakiś tam termin, termin dajecie, a później wychodzi to, co wychodzi, tak? Wszystko się przesuwa i to, to jest takie trochę niefajne, ale no taki urok już po prostu budowlanki, niestety. 349 jest was osób. Dziękuję wszystkim serdecznie. Trzeba spojnować sufit przy ścianie, skoro i tak płytki przykryją. Jeżeli to jest łazienka, to nie trzeba. Nawet jak masz pół centymetrowe dziury, że tak powiem, szpary przy ścianie, to nie musisz tego szpachlować. Nawet ostatnio widzieliście na filmiku, że jak nagrywałem ten filmik z płytowania. To tam też było tak wszystko na styk chłopaki, bo docinali płyty i nawet tam któraś płyta nie wchodziła. I ja mówię, po co chłopaki tak ciasno docinacie, skoro i tak płytki idą? No bo taka jest prawda, zawsze można ten dać pół centa i wtedy nie motasz się, żeby włożyć tą płytę, także nie musisz kolego szpachlować. 349, trzeba się napić. 355 już jest. No ja, mi się kawa skończyła. Siema, jak połączyć sufit skośny ze ścianą w szczycie, jeżeli jest ciasno? Sufit skośny z ścianą w szczycie. Nie wiem, o co chodzi. Przykładowo widziałem w markecie Atlas gruntownik idealny pod farbę, więc go chyba nie trzeba rozcieńczać. Tak, gruntownik to jest taki, można powiedzieć, rozcieńczony unigrunt. Tak po prostu w skrócie bym go nazwał. Malowanie łódź.com. Marcin, jakie masz terminy na malowanie i gładzie? Bo mi się ostatnio inwestorzy pytali. Czy mam kogoś dobrego do gładzi i do malowania? Chris, ile wody do GTA? Aplikacja wałek, bo te 2% wydaje się mało i, i czasu, temperatura w pomieszczeniu 23 stopnie. Jak dodam więcej, to dziwnie się kruszy pod dłonią po wytknięciu. Wiesz, co? Ja bym trzymał się tego, co zaleca producent, ale no nie wiem, nie robiłem tym Atlasem GTA. Powiem Wam szczerze. Nie, tak miałem troszeczkę tylko wiaderko, kupiłem tam na wklejanie Amerykanów, na jakieś tam zaciągnięcie narożników, coś, ale powiem szczerze, że nie robiłem gładzi na tym. Jak wycenia zlecenia niestandardowe, ile liczy za robociznę? Z wyceniami niestandardowymi to jest tak, że ostatnio robiłem właśnie też kosztorys dla klientów i tam było trochę wyburzania i tak dalej, no to mniej więcej po prostu policzyłem sobie, ile godzin będziemy to robić, stawkę za roboczo godzinę, na przykład 50 zł możesz sobie wpisać, tak, że bierzesz za roboczo godzinę przykładowo, tak, robisz 10 godzin dziennie, no to masz 500 za takie jakieś wyburzenia, coś, za takie prace niestandardowe, no to najlepiej to po prostu przeliczyć sobie z roboczo godzin, ile by Yy, wam to zajmie i jakoś to sobie po prostu tak yy, powiedzieć taką cenę. Grunt Flugera, ten niebieski dobry przed gładzią na tynki gipsowe. Chyba dobry, ale, ale, ale on jest w miarę drogi taki, no. Co myślisz na temat łączenia PEK zaprasowywane, skręcane w podłodze? Niektórzy uważają, że tylko rozdzielacze, jak jest z pewnością takich łączeń w posadce. I to jest temat też taki bardzo rozległy, bo powiem ci szczerze, tak, jeżeli zrobisz sobie rozdzielacz, to nie masz żadnego łączenia w podłodze, to masz pewność 100%, że się nic nie wydarzy, prawda? Ale jest na to system, masz jakieś zaciskarki specjalne do tego, czy masz ręczną, czy elektryczną jest na to system, ktoś robił na to badania kto zdaje Ci gwarancję na to ileś tam lat i teoretycznie no co się może z tym stać, tak, jeżeli dobrze zaprasujesz, jeżeli chodzi o skręcane połączenia to nie polecam bo są przypadki, że to puszcza skręcane połączenia puszczają i, i no, ze skręcanymi uważajcie, jeżeli dajecie gdzieś tam w posadce czy coś takiego albo w ścianie, nie róbcie tego kupcie sobie najprostszą zaciskarkę ręczną tam wydacie z 500 zł jakieś tam firmy, czy Jato, czy jakieś tam inna, ale po prostu lepiej sobie zaciśnijcie to, tak? Jeżeli robicie takie swoje. jeżeli robicie jakieś tam swoje łazienki, nie jesteście tak, czy tak powiem, nie robicie całych instalacji, no to ręczna zaciskarka wam spokojnie wystarczy. Tak, ja kupiłem tego REMsa i ona powiem wam szczerze, że jest ok, no i nie bolą cię barki od zaciskania, no bo szesnastkę, dwudziestkę, no to zaciśniesz jeszcze spoko, tak, ale no piątkę, no to już jest, już jest wyczyn, żeby zacisnąć, tak. Gdzieś pod sufitem czy coś, jak robiliśmy jakieś tam instalacje, no to we dwóch na drabinę wchodzili i po prostu zaciskaliśmy, no bo nie, nie szło dać, że tak powiem, samemu rady, tak. Czy zdarza się odrzucać zlecenia nawet gdy są dobre, płatne, ale wiesz, że się urobisz jak koń na Westernie? Tak, zdarza się. I nawet ostatnio mieszkanie oddałem koledze, całe mieszkanie, już był kosztorys zrobiony, ale po prostu wiedziałem, że się nie wyrobię z tymi robotami i on to przejął, tak i tam też kosztorys był tak fajnie zrobiony, że dobra kasa do zarobienia, bardzo ciekawy projekt, deweloperka, nowe mieszkanie, no to wiecie, nie bawicie się w żadne tam, nie wiem, kucia, wyburzania i tak dalej, fajna, szybka robota, ale no niestety, no nie wyrobiłbym się i co zrobić. My jesteśmy tylko we trójkę. Chociaż mam plan, może jeszcze z jedną osobę, muszę dać ogłoszenie tutaj gdzieś w okolicy właśnie gdzieś Pabianic, z jedną osobę jeszcze, aby ktoś był chętny taki do nauki. No to z jedną osobą bym wziął sobie, tak, właśnie, jako takiego yy, do pary, żeby było, tak, żeby było dwóch na dwóch. Zdarzyło ci się, że inwestor nie chciał zapłacić za coś, co wyszło przy robocie, a nie było widoczne podczas wyceny? Yy, czy nie chciał zapłacić, to chyba raczej nie, powiem ci szczerze. Ale ja zawsze staram się informować. Poza tym, ja robię w miarę takie szczegółowe kosztorysy, że, że w miarę po prostu no klient wie, ile ma zapłacić. Jest, jest na to, Bob Bobowski się ma, Robert. Jest na to, że tak powiem, przygotowany. Tak? I to jest właśnie. To jest wada i zaleta robienia takich kosztorysów, bo zaleta jest taka, że wiesz, że ten klient, jeżeli nie ma pieniędzy, to cię po prostu nie weźmie, bo nie będzie go stać na ciebie, tak? Ale jeżeli na przykład robisz takie kosztorysy szczegółowe, to tracisz też dużo klientów, bo po prostu, że tak powiem, pokazujesz całe ciało od razu, tak? A wiem, że dużo firm robi w ten sposób, że oni po prostu robią tak, że a no, panie, na oko to będzie, na oko to będzie kosztować 500. Może 600, nie? No i później przychodzi do, co do rozliczenia i wychodzi ci właśnie dokładanie, nie? No na przykład ja ci powiem w ten sposób, bo to remontownia w ogóle pyta. Ja ci powiem, wreszcie, sobie, że yy, robię, robię gładź, tak? Yy, yy, no i ja po prostu materiał, grunty, akryle, nie wiem, gdzieś tam jak na przykład jest jakieś pęknięcie na ścianę, czy na przykład y, kto, po elektryku trzeba puszkę poprawić, czy coś, no to ja mam to gdzieś. Ja nie liczę na przykład czegoś takiego, że poprawienie dwóch puszek 40 zł, na przykład, nie? Ja tego nie liczę. Ja mam to po prostu gdzieś, ja po prostu liczę gołe metry. No i wyobraź sobie, że ja daję cenę na przykład, y, no X, tak? Znaczy, no to nie jest tajemnica, zagłać na przykład z LSR-ką biorę 35 zł z metra. Taką mam stawkę, i tak to po prostu u mnie wychodzi. No i teraz wyobraź sobie, że przychodzi ci klient i no i na przykład mówi, a bo tamten, tamten pan bierze 15 zł, ja sobie przeliczyłem materiał, że będzie kosztował mnie na przykład 12, no i on, on wtedy wychodzi korzystniej cenowo, tak? Ale zazwyczaj to jest tak, że ten, co bierze 12 zł za gładź albo 15 czy 10, bo jeszcze tak, o takich gwiazdorach też ostatnio słyszałem, yy, bierze, bierze małe pieniądze i wtedy na przykład on ci zrobi głać, ale pod koniec na przykład na takiej magicznej karce, co daje, daje klientowi, pokazuje się na przykład gruntowanie yy, 3 zł z metra, akrylowanie złotówka metr bieżący. Akrylu, nie? W narożniku. Yy, zarzucanie puszki 40 złotych, tak? No i on to wszystko wymienia i suma summarum i tak, i tak klienta wychodzi tyle samo, co ja biorę, ale klient, no jakby na pierwszych metrach tego wyścigu, on czuje, że jest wygrany, tak? Bo wziął sobie tańszego, yy, teoretycznie, no też ma dobrą renomę, też robi dobrze, załóżmy tak, i tak dalej, i tak dalej. No i powiem ci szczerze, że to jest takie trochę właśnie nieuczciwe, nie? Podejście. Ja po prostu e, kiedyś, jeszcze jak pracowałem na etacie, to z kolegą robiliśmy fuchę taką pamiętną jakieś tam malowanie mieszkania, jakiś tam sufit podwieszany takie, no, wiecie, parę, parę tam do, drobnych prac. No i powiedzieliśmy pani stawki, że to, to, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle. To było w ogóle z materiałem, że, że te, blada wyszła z kuchni po tym rozliczeniu, no ale my mówiliśmy, że no proszę pani, materiał materiałem, a to była nasza robocizna, tak? No i powiem Wam szczerze, że od tego momentu powiedziałem sobie, że nie chcę więcej takich sytuacji, bo to są później nerwowe sytuacje, ta Pani nie była przygotowana na takie pieniądze i w sumie się nie ma co dziwić, na, na, na takie pieniądze, to nie było rzędu, nie wiem, 50 tysięcy złotych, tylko tam żeśmy po prostu zarobili po godzinach, nie wiem, no, po półtora tysiąca na łebka, tak, coś takiego, no ale dolić sobie materiał, no to wyszło tam może z 7 siedem, nie? No, i, i później wyszły takie nieprzyjemne sytuacje, i wolę unikać takich sytuacji. Od tamtej pory powiem Ci szczerze, że yy, wolę zrobić taki kosztorys, żeby klient już wiedział od razu na wstępie, ile, yy, ile ma zapłacić. A nawet powiem Ci taką ciekawostkę, bo a propos kosztorysów jeszcze. Bo dużo też osób bierze, robi coś takiego, że on za wycenę bierze pieniądze. Tak? Bo to jest z jednej strony to jest zrozumiałe, bo to jest jego czas i tak dalej. Ja jakoś tak mam, że po prostu nie biorę, nie biorę za wycenę pieniędzy. Tak jakoś po prostu mam, że uznaję, że to jest część mojej pracy i, i tego nie robię. Aczkolwiek już był taki moment, że miałem naprawdę bardzo dużo wycen i ludzie się po prostu wypinali na mnie i później nawet nie pisali maila i tak dalej, i tak dalej. I wyceniałem, pamiętam, płytki w takim domu, gdzie same płytki miałem zrobić, tak? No i pojechałem do klienta, wziąłem sobie laptopa, przygotowałem w Excelu taki gotowy, gotowy sobie szablon, tak? No i pomierzyłem tam płytki. No i pytają się, kiedy, kiedy zrobimy wycenę, nie? No mówię, za, za pięć minut pani zrobię. Wziąłem sobie laptopa, usiadłem, mieli tam taki roboczy stół z krzesłami, usiadłem. po uklepywałem te metry. No i wyszło tam z materiałem 20, chyba 4000, tak? Wygórowało tych prac, tak? No. Halo, halo, halo. Poszło. Poszło. Kurczę, znowu połączenie niestabilne. No i co było dalej? No i, 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 i tak dalej. i zawinam.